Kolejna uchwała dotyczy korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania powierzone Rady Dzielnicy w 2013 roku. Z uwagi, i tak w paragrafie pierwszym określa się, że suma na zadanie budowa chodnika, projekt wykonany jest na wysokości 191 500. Taka jest kwota określona przez ZIKI po przetargu. W paragrafie drugim dysponentem środków jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej. W paragrafie trzecim zwracamy się do prezydenta o przesunięcie środków zaoszczędzonych na tym przetargu z zadań inwestycyjnych na prace bieżące. Dodatkowo w paragrafie czwartym wnosi o przeznaczenie nierozdysponowania środków inwestycyjnych w wysokości 6370 na dofinansowanie też zadań bieżących. No i ulega zmianie uchwała nr 36, bo ta uchwała jest zmieniona. Czyli reasumując, zwracamy się do prezydenta o zmianę charakteru środków w wysokości 58 500 plus 6370 z inwestycyjnych na bieżące. Jest to procedura nie do końca, że tak powiem, która gwarantuje sukces. Niemniej posiadamy nadwyżkę środków procentową z uwagi na wymogi. To nie będę ukrywał, że zarząd od roku starał się o to, aby uzyskać ten zwiększony procent na środkach inwestycyjnych. I z uwagi na to, że mamy nadwyżkę w środkach inwestycyjnych nad wymaganą od dzielnic, w naszym przypadku mamy 174 tysiące, które liczymy na to, że skarbnik po pozytywnej opinii Wydziału Monitorowania Inwestycji da opinię, którą prezydent podpisze korzystnym dla dzielnic. Tak. Ja proponuję, bo ta wnioskować wystarczy bezterminowo. Może wnioskuje się do prezydenta, bo tak wnioskować, to co my załatwiamy z tym punktem? Że wnioskuje się, no bo co wnioskować? Nie wiem. To się wydaje, że to jest... Można powiedzieć, wnioskuje się do prezydenta. Wnioskuje się. Tak jakby było wywołanie, że dopiero wszędzie wnioskowało. Wnioskuje się, autopoprawka wnioskuje. Paragraf też wnioskuje się. Na wniosek o uzupełnienie tego paragrafu trzeciego, może żeby tak było bardziej czytelnie, o przesunięcie się środków wysokości pozostałych po rozstrzygnięciu przetargu. To co? Nie? Właśnie. Lepiej nie. Lepiej nie. Ponieważ jest wyraźne stanowisko prezydenta, no bo po przetargu właśnie... Nie. Faktem jest, że te środki są po przetargu. No dlatego ja widzę marne szanse, żeby to przejść. Natomiast jest wyraźne stanowisko prezydenta, że po przetargu on tych środków nie zmieni. Natomiast jest też dokonanie jednej z dzielnic, która przeszła tą ścieżkę. Tą taką golgotkę przeszła i uzyskała. Tak, trzeba wytuptać i dlatego mówimy, że staraliśmy się o to, że w przypadku, kiedy zaistniała ta sytuacja, żeby mieć tą nadwyżkę, zresztą rozmawialiśmy rok temu z skarbnikiem na konwencie, który zapewnił, że on nie gwarantuje tego, natomiast jeżeli dzielnica rzeczywiście będzie miała te nadwyżki, no to w tym momencie on się może zastanawiać. Spróbować można. Natomiast my mamy tą nadwyżkę i nie korzystamy z całej nadwyżki, tylko bierzemy część. Żeby zostawić kawałek. Znaczy, to jest stan na koniec maja. To jest aktualne. Tak, no. I jeszcze dzielnice mają luz, że może skarbnik wyrazić zgodę. Wszystkie dzielnice, bo to jest taki warunek indywidualny dla dzielnic oraz sumarycznie. I suma musi się... Sumarycznie. W tej sytuacji, w tej obecnej ale ocenie, jest... my jako dzielnica mamy i jednocześnie też dzielnice też są ponad ten wskaźnik założony przez skarbnika. Jak macie przyobiecane, to... No, dobrze. To co zmieniamy, wnioskuje się. Tak, wnioskuje się, to poprawka wnioskuje się do prezydenta. Czy jeszcze są głosy w dyskusji? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały pod głosowanie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście.
jedno zdanie. Ja nie chciałem przedłużać, ale chcę powiedzieć jedno. Wynik to jest 191 tysięcy realizacji. To, o czym rozmawialiśmy w poprzednim roku Zikik dał nam szacunek na 350 tysięcy, żebyśmy wpisali. 350 tysięcy, 340, 350 tysięcy. Myśmy wpisali na swoją odpowiedzialność 250 tysięcy. Okazało się, że jeszcze to jest, o 100 tysięcy zmniejszyliśmy to, co dostaliśmy z działu przygotowania inwestycji. O 100 tysięcy. Wszystkie przetargi, to i tak poszedł do oko. I to przetargi oficjalnie mamy pismo, że powinniśmy zapewnić, że inwestycja jest na 350 tysięcy. Mamy to pismo, 350 tysięcy i takie środki, no, możemy najwyżej do 80%. 80% z 350 tysięcy jest. No. Przebudowa ulicy Lema była to jest, no, 12 milionów, a poszła dalej. Ale proszę Państwa, ale ja pragnę zwrócić na jedną uwagę. Mamy w tej chwili taką sytuację, że po pierwsze, ja pragnę na to zwrócić uwagę, że to nie jest tak, ponieważ w tej chwili mamy taką sytuację, że na innym zadaniu inwestycyjnym jest też kosztorys przeszacowany i w momencie, kiedy nam brakuje 1000 złotych nam brakło do 80, znaczy tych, co oni określili, ZIKIK nie przyjmuje tego. Nie przyjmuje zadań do realizacji. Mając świadomość, i my mamy świadomość tego, że to nie jest tylko 80%, bo niekiedy jest to przeszacowane, że 50% jest tego. Natomiast ZIKIK, nawet jeżeli brakuje 1000 złotych, nie przyjmie tego. Koniec kropka. Jest przeszacowana kosztorys, wiemy, mamy świadomość ZIKIK. Niestety robimy ten, musieliśmy zmieniać, bo 1000 złotych brakuje. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Jezu, po prostu. Jest pan głosowany. Przy 1.15.